Cześć, witam was serdecznie w następnym odcinku Cindy u mnie na kanale. Zaczynamy odcineczek całkiem fajnym porankiem, jest sobota. Czy my dzisiaj idziemy do pracy? Idziemy, ale ja bym chciała wziąć chyba wolne, czy jeszcze nie? Już sobie zobaczę. Kiedy mamy tutaj urodziny naszego maleństwa? Nasze maleństwo mam w poniedziałek urodziny, czyli w poniedziałek sobie weźmiemy urlop, ponieważ chciałabym zorganizować właśnie nasze maleństwu tutaj urodzinki. I tak, ty może już sobie wstaniesz, co? No, wydaje mi się, że już pospałaś. Tutaj mamy tego królika nieszczęsnego, nadepnij go. Włączyłam sobie opcję kurzu, wiecie? No i zobaczmy, jak to będzie. Także właśnie kurz się zaczął powoli pojawiać. Wiecie co, może maleństwo sobie jeszcze wykąpiemy za ten czas. Chodźmy tutaj, weź tu, proszę cię, i wykąp Emilii. Tak samego rana. Kąpię dla Emilii, bo wieczorkiem się nie kąpała. Także wypadałoby, żeby się wykąpały. W ogóle kłóciły się cały wieczór poprzedni, bo sobie tak pogrywałam właśnie wieczorek i no tak się kłóciły i chciały mieć dynamikę trudną swoich relacji, ale no nie zgodziłam się na to. Gdzie? No we wszystkich seriach gdzieś będą jakieś kłótnie, no tutaj chciałabym, żeby tak spoko, fajnie było i przyjemnie, a one wyrabiają jakieś cuda niewidy, no wiecie co, no po prostu masakra. No i tak jak mówię wam, właśnie kurze sobie załączyłam. Do malutki dałam tutaj takie zdjęcie, taki obraz na ścianę, tutaj dałam, bo w zasadzie jest to samo, ale tutaj naszego pieska widać, także są takie złoteczki i kupiłam gofrownicę i zmywarkę i widzicie, tutaj troszeczkę tak przerobiłam, żeby więcej właśnie funkcjonalnego miejsca było. Czemu ty się kąpiesz? Dobra, nieważne, nieważne. Maleństwo, chodź tutaj, chodź, pobawisz się na czym? Jak to się nazywa tutaj, że niby? Ksylofon. Okej, okay. Chodź tutaj się na tym pobawić, a ty moja droga, chodź tutaj, siądź sobie na myszli, umyj ręce, umyj zęby i następnie może goferki na śniadanko byśmy zrobili, tylko jest tak, jest mega gorąco, zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj termostat jest na chłodno ustawiony, także okej. Okay. No i przyrządzimy sobie właśnie gofry, tylko tak, tutaj jest taki problem, że moje maleństwo nie lubi gofrów, więc maleństwo na pewno sobie zje jakieś, nie wiem, mus jabłkowy, natomiast my byśmy sobie zrobili jakieś gofry, ja ostatnio robiłam gofry z jagodami, a teraz może byśmy zrobili z bananami i lodami. Powiem wam, jak tak patrzę na te gofry w tych Simsach, to sama bym, kurczę, zjadła takiego gofra. No i nie wiem, czy sobie nie zrobię na dniach. No. Jest to kuszące, naprawdę kuszące, żeby sobie goferki zrobić. Także się zastanowię i być może zrobię. Dobra, okej, okay, nasza maleńka już będzie miała jedzonko, także chodź tutaj sobie zjesz, bo ty jesteś mega głodna, także akurat. Okej. Okay. Okej. Drapy w ulubionym miejscu pieska. Też byś mogła wydrapać pióreczka. Ale fajne te właśnie na gofry jest. Super. Bardzo fajna sprawa. I tak, my w międzyczasie byśmy mogli chyba sprzedać, tak? Na plopsy. Także zaczęłam zastanawiać, czy by nie zrobić z niej jakiejś sławnej postaci, jeśli chodzi o to malarstwo, no bo pieniędzy tak mamy, spoko, zawsze ona coś tej naszej maleńkiej jak dorośnie da, zresztą jeszcze mamy czas, także byśmy mogli troszeczkę tutaj ze sławą sobie polecieć, punkty sławy mamy, także chodźmy zobaczyć, co tutaj jest. Współpraca biznesowa, nawiązywanie znajomości i zauważalność. Może byśmy wzięli można sobie to i to wziąć na przykład. Okej, to może, a to jak to jest? Cindy będzie teraz zyskiwać więcej sławy za filmy wysyłane, no ale my nie robimy filmów. Może wspólny język ze sławniejszymi od siebie gwiazdami. Może to byśmy sobie wzięli, nie? Dobra, to byśmy sobie tu wzięli, okej. Okay. Maleństwo, czy ty sobie pojadłaś w ogóle tym musikiem? Pojadłaś sobie, no i pięknie. Wyjmij dziecko. No i dzidzia nasza jest tak ogarnięta, że szok, rozmawiaj. O, pieskiem tutaj się zaopiekujesz, pogłaszczysz, jeszcze raz rozmawiaj. Żeby psiurce nie było smutno. Okej, okay. I wypadałoby podać gofry. No i nadepnąć kilka służby. Sobota to chyba dzisiaj nie przychodzi, nie? Nikt do sprzątania. Także będziemy musieli sobie tutaj to ogarnąć. Okej, okay, nadepnęłaś. Tutaj możesz wyrzucić. Właśnie, bo u góry też była ta sterta kurzu. Okej, okay, i to byśmy mieli tu posprzątane. I weź sobie porcję. Niam, niam, niam. Kurde, serio, mam ochotę na gofry.
To są w kształcie serduszek? Ale czad. Fajnie. A to byśmy sobie schowali do lodówki. Dobra, i ty sobie wszamiesz. No i mam tą moją wymarzoną zmywarkę tutaj. Tak się strasznie cieszę, że jednak tutaj sobie to przerobiłam miejscem. Naprawdę się mega z tego powodu cieszę. To jest fajniej. Ukończone. A tutaj namaliuj 3 obrazy emocji. W ogóle mi to nie idzie z tymi emocjami tutaj. Także zobaczymy. A ty? Ty idziesz do żłobka. Do żłobeczka, no bo w zasadzie wiecie, ja nie mam w jakim celu jej zostawiać w domu, jak ona i tak ma wszystko ogarnięte tutaj, jeśli chodzi o umiejętności, ma wszystko wyekspione na maksa, więc to tak no nie ma sensu ją zostawiać w domu. Niech sobie idzie do żłobka, do dzieci, niech się bawi z dziećmi, to nie? Załaduj zmywarkę. Czy ja mogę tutaj ulepszyć? Nie mogę sobie nic ulepszyć. Co, na dworze też jest? Aha, w ogrodzie, o matko, faktycznie, jaki syf. Ajajaj. No i też jakbyśmy zrobili te urodziny dla naszej maleńkiej, to byśmy właśnie zaprosili sąsiadów. O, niemożliwe, Ezra nas odwiedza. No, gdzie? Gdzie? Akurat idziemy do pracy. Nie widzę Ezra, wyślij do żłobka. Dobra, Emily poszła do żłopeczka. Ja jakoś nie widziałam tutaj, żeby Ezra przyszedł. Chyba mu się coś pokićkało. Czy my mamy coś do zapłaty? Nie. Nie mamy nic, jeśli chodzi o czynsz. Odłącz od termostatu, wyłącz. Aha, przez termostat. Dobra, to spoko. O, nasza sąsiadeczka. No mogliby tutaj spędzać więcej czasu. Naprawdę mogliby o to zadbać bardziej. No ale dobra, no ważne, że coś tutaj mamy, nie? No i tak jak mówię, myślę, że dziecko od naszej sąsiadki też postarzymy, żeby właśnie równo szła z wiekiem z Emilii. No, żeby takie koleżaneczki, nie? Od dzieciństwa. Wróciliśmy z pracy, zarobiliśmy bardzo fajne pieniążki. No i co? Wściekła jesteś, ty też taka jakaś niemrawa. Chodź tutaj sobie pograj. A my może przygotujemy coś do jedzonka. Podaj kolację i może byśmy zrobili... O, może tą zupkę. Zobaczymy, może maleństwu posmakuje. I tak, jutro, myślę w niedzielę, przygotowalibyśmy sobie torta. Żeby w poniedziałek już nie tracić czasu. I ściągnęłam z galerii taką fajną kawiarnię. Tak mi się wydaje, że jest fajna. Mam nadzieję, że faktycznie będzie fajna. I że tam sobie właśnie zorganizujemy te urodzinki dla naszego maleństwa. Ale sobie fajnie pogrywa, no. No i w ogóle ta kuchnia jest tak mega fajnie funkcjonalna, że jest super. Nie, no jestem zadowolona z tej zmiany. Naprawdę. Dobra, i tak. Ty jesteś głodna? Nie, ty nie jesteś głodna. To w zasadzie ty idź się poogarniaj. Możesz sobie kontynuować ten duży obraz. O, a ty sobie weź porcję. Weźmiesz sobie porcję. Mamuśka tutaj posprząta. Wyczyści to ładnie. Weźmiesz sobie szybki prysznic. Nasze dzieciątko jest czyściusieńkie, także to okej. No i jak sobie zjesz, to sobie skorzystasz. To weź najpierw tutaj ogarnij ten nocnik, okej. Leć do nocnika. Później będziesz kontynuować. Bo dzidzia leci do nocnika, halo, halo. Dzidzia na horyzoncie. A później weź tą zupkę sobie zjedz. No i zrobię w czyściutkim nocniczku. No i bardzo dobrze. Festiwal miłości. Tato. W ogóle nasz tata miał mieć dziecko z tamtą kobietą. Ja nie wiem, czy coś tu się poeało. Widzicie? No chyba... Nie, że ona zmarła? Nie, no jest tutaj Esmeralda Morton. Oni nie są razem ze Esmeraldą, tylko mają dziecko. Wiecie co, ja sobie w takim razie przejdę do naszego tatuśka, bo mnie to niepokoi. W ogóle ja ją Margaret ostatnio nazwałam w odcinku. No, a to Esmeralda. Esmeralda, przecież oni nie brali ślubu? Ja pierniczę, ja byłam pewna, że ślub im zrobiłam, chyba że się rozstali. Jezu, nie wiem. Dobra, gdzie tutaj mamy Bridchester? Nie, tutaj Copperdale. Copperdale, siedzicie tutaj dalej? Wy się nie wyprowadziliście? Zaraz, bo ja teraz powiem wam, że mam zaćmienie umysłu chwilowo. Wydawało mi się, że ich dałam do takiego ogromnego domu. Ja nie wiem. Nie wiem. A, to jest ten ogromny dom. No dobra, to tak z daleka się wydaje taki piździk mały. Dobra, w porządku. Gdzie jest twoja kobieta? Twoja kobieta siedzi na dole. I w ogóle czemu osobno tak siedzicie? Dobra, chodź tutaj w takim razie, mój drogi panie. Mój plotkuj o skarbie, dobra. Proszę cię, romantyczne, oświadcz się. Ja nie rozumiem, czemu ja tego nie zrobiłam. Mają córeczkę, a oni dalej tutaj są bez ślubu. Nie ogarniam, I can't. I trzeba im zrobić piękne zdjęcie. O, Jezus, jak cudownie.
Ale się cieszę, że ten tatusiek też sobie takie życie ogarnął tutaj. Jeszcze Esmeralda to tak na dwoje babka wróżyła, nie? Z nią wcześniej. No, jak widać, dziewczyna się ogarnęła, także jestem mega zadowolona z tego powodu. Oświadczyłeś się jej, czy co? Chłopie, oświadcz się. Zaczekajcie. Trzeba im zrobić zdjęcie. Nie ma to jak oświadczyny. Zaczekajcie. No, wiem, że przyjmiesz, bo... O, może tak. No, znajdzie to... Ja cię, no, bez jaj. Aha, tutaj, w tym miejscu, okej. Okay. I nie wiem, czy jeszcze w dół robić. O, może tak. O, no i zobaczymy. Może by to byłoby na miniaturce. Nie wiem, czy z tej strony nie lepsze zdjęcie by było. Bo widać ich buziulki. Ładniutkie. Ładne buzie. O, W końcu się udało, nie? Masz co chciałaś. Oświadczyć się. Pięknie. Nie umiem zdjęć robić, dla mnie to jest tragedia. Po prostu niektórzy to robią takie piękne zdjęcia, a ja psuję się wiecznie z tym męczę. A czemu on jest niewyraźny? O, naprawdę, dla mnie to są tortury, zrobienie ładnego zdjęcia. Przynajmniej wiecie, próby zrobienia tego zdjęcia. Jest. No i pięknie, no chociaż tyle. Chyba zaręczyny. No i tak, no. Jak to wygląda teraz tutaj? Czyli dopiero chyba po ślubie. To może zrobimy sobie taki ślub po cichaczu. Bo to trzeba po prostu ogarnąć. Romantyczne czułość? Nie. Intymność? Gdzie tu jest, żeby wziąć ślub? Planuję wesele. O, weź cichy ślub. W ogóle to jest tak śmieszne, nie? Że nasza Cindy ma taką małą siostrzyczkę, jakby nie patrzeć. Słodko. Sweet. Ojeju. Ale się cieszę. Czy wy też się tak cieszycie, jak ja? Pewnie nie. To ja się emocjonuję. Simsami, ślubami w Simsach. Oh Jesus. Dobra, a gdzie jest nasze maleństwo? Nasze maleństwo siedzi u góry i się bawi w namiocie. Super, a jak twoje umiejętności? No słabo. A masz nocnik w ogóle w tym domu? O. Jest nocniczek. Pomoc z nocnikiem. Mamo, pomóż mi z nocnikiem. Nauczcie żeż mnie korzystania z tego nocnika, bo już ileż można, no. Ileż można robić w pieluchę. Jesteś w wieku w naszej malutkiej. Jesteś ciutka młodsza o jeden dzień, ale jazda. Ale jazda, nie? Dobra. A ty do pracy nie poszedłeś? No spoko, ale jesteś legendą sportu, także jest okej. Okay. Dobra. Rodzinna kubka, rodzinne siku. Jak widzieliśmy. Rodzinna kubka i rodzinne siku. Dobra, to wiesz co, to ty w takim razie, jak ty masz, kurczę, no niby pada, ale w zasadzie powinieneś sobie ogarnąć to i iść pobiegać, wypij sok energetyczny, nie? Uprawiaj jogging. No, bo chciałabym, żeby ona się właśnie kubki nauczyła tutaj fajnie. I widzę, że ona bardzo lubi się bawić w tym domku. W namiocie, więc też fajnie. Okej, okay. I jeszcze raz ją ucz. Ucz ją do skutku. Tak do dwójeczki. I wtedy już przy dwójeczce to już sobie będzie sama ogarniać wszystko. Aha, pokazujesz jej, jak się robi, tak? No niech będzie. Ale fajnie ktoś stworzył ten dom. Mega mi się podoba. Dobra, ty co? To by się chce spać ogólnie. Może byś przygotował coś do jedzenia. Za chwileczkę wrócimy do Cindy, oczywiście, rzecz jasna. Oczywista. Ale bym chciała, żeby on tutaj coś zrobił. Podaj kolację. Makron z serem, fasolka po bretońsku. Pulpeciki. O, no a wy się uczycie dalej. I prawidłowo, moje panie. Dobra, może byśmy sobie już wpisali, albo może... Albo wpiszę, dobra. Okej, żebyśmy mieli plumboba informacje ogólnie. Okej. Drugi poziom umiejętności. No i może już sama korzystać, także super. Tylko ty pracujesz w ogóle. Jakie wy macie rachunki za ten piękny dom? Pokaż rachunki. Matko jedyna, ty wyrabiasz w ogóle z zarabianiem pieniędzy? Bo wyrabia, no skoro jeszcze tu mieszkają. Powinien przynajmniej wyrabiać, nie? W sumie nasze maleństwo. Jejku, jaki zajebisty pokój. Patrzcie, tutaj jest taki ala plac zabaw, nie? Tutaj do posiedzenia sobie. Ja pierdzielę, prywatna łazienka. Nie no, zajebiście. Strasznie mi się podoba ten dom. No jest genialny. Tutaj sypialnia. To w sumie tutaj jest bardziej taka chyba bawialnia. Wow, genialne. Ile się ktoś musiał tutaj napracować, naprawdę. Świetne, ale ja widzę, że tatusiek też tutaj się
z maleństwem tutaj zajmuje i wszystko robi. No super, dobra, wracamy do Cindy, moi drodzy. Dobra, kochani, mamy kolejny dzień. Stwierdziłam, że nie ma sensu nagrywać nocy, kiedy oni już spali, jak wróciliśmy od jej taty. Także tutaj już nasza maleńka, już zawsze zapominam, że ma na imię Emily. Nasza Emily się tutaj ogarnia troszeczkę, a mamuśka, wstawaj. Mamuśka, wstawaj, chodź, zrob już tutaj, przygotujesz jedzonko dla małej, daj jedzenie. I może damy kanapkę z serem i szynką. I moi drodzy, jutro mamy urodziny naszego małego dzieciątka, także ja się strasznie tego cieszę. Powodu? Czy dzisiaj idziemy do pracy? Tak, idziemy na godzinę 11 do 16. No to wieczorem będziemy mogli, myślę, sobie zrobić właśnie... wiecie co? Myślę, że będziemy mogli sobie zrobić torcika na zajutrz. Tak, torcika. No i mamusia tutaj bierze na nasze maleństwo. Do karmienia mamy jesień. W ogóle tak, czy mamy tutaj jakieś drzewa? Mamy niby drzewa, ale jeszcze nic tutaj tak nie... leci, no bo wiecie, będzie trzeba zbierać po prostu te rzeczy, liście i tak dalej i sprzątać, porządkować. Chodź tutaj, weźmiesz sobie reszki, mamy dużo jedzonka tutaj w lodówce, także na spokojnie. Ty sobie pojesz fajnie. Dobra, sąsiadka se łazi, no sąsiadka nas nie interesuje. Nas interesuje bardziej może. No ich relacje są zagubione, no zagubione. Widzicie, no nie spędzają ze sobą gdzieś tam czasu za bardzo, gdzieś tam. Jedynie jak się spotkają, na przykład tak jak ostatnio na placu zabaw tutaj się spotkali, no to faktycznie wtedy coś ich tam mogli sobie porozmawiać szczerze. No i trochę tam znowu poflirtowali, ale tak to wiecie, no nic nie idzie w żadnym kierunku, że tak powiem. Na pewno będzie trzeba też sobie tamtymi ludźmi pograć troszeczkę rodzinkami, żeby tutaj to tak fajnie szło wszystko. Weź tutaj, posprzątaj, wyjmij dzidzie. No i tak, tutaj byśmy sobie pęcherz mogli ogarnąć, skorzystaj sobie. Nie zależy mi jakoś za bardzo już na awansach, no bo my naprawdę dobrze zarabiamy, więc wydaje mi się, że już nie trzeba tak przejść do przodu z tym. Teraz właśnie chciałabym, żeby nasza Cindy bardziej była sławna, graj na ksylofonie, także nie wiem, czy jeszcze tutaj dasz radę dokończyć ten obraz. Bo teraz już nawet nie tyle, co na plopsy chcę wystawiać, ale właśnie dawać do akcji adoptuj zwierzaka, głaszcz psy i kot. Ojoj! Ojej, a kto, co to za piesek nam przyszedł? Jakaś przybłęda? O matko boska, co tu się dzieje? Wy to widzicie? O rany boskie, ojeju, o ja cię kręcę. Zjedzcie sobie, jak o matko. Dobra, zatrudnimy dzisiaj nianię, bo ja widzę, że tutaj się ciekawie zaczyna, nie? Przyjazne powitanie. Matko, ty... Miśka, ty nie wiesz, co tu się dzieje. Przyjazne powitanie. Ja pierdzielę, what? Ja nie wiem, ja pierwszy raz to widzę w Simsach. Naprawdę, pierwszy raz widzę taką sytuację w Simsach. Ja cię kręcę, proszę tutaj się położyć na legowisko. Miśka, masakra, przytul. Przytul, pogłaszcz. Wy ty fy. O ja pierniczę. Dobra, no miska jest, nie? Jakby nie patrzeć. Obudź. Pogłasiaj go też. Przybłęda senior. O Boże, ja nie mogę takich rzeczy mieć w Simsach, bo mi się szkoda tych zwierząt wszystkich robi. Pogłasz. A tu sąsiedzi sobie przyszli posiedzieć. No fajnie. Co, wy nie pracujecie? Czy jak? Obudź. O matko jedyna. No tego się nie spodziewałam po prostu, naprawdę. Ale chodź tutaj, pogłasiaj. No pogłasiaj. Resetuj. Przyjazne powitanie. No nie zdążymy pogłaskać zwierzątek, no. Bo nasza mała się ociąga. Jej, co tu się dzieje, no? Pogłaszcz. W ogóle te zwierzęta są takie, wiecie, powiem wam. Ej, no sikacie, seracie mi tu w domu. Pogłaszcz. What? Dobra, przynajmniej to sobie ogarnęliśmy, nie? Ale masakra. Uwagi ci brakuje. Rozmawiaj. Siedzisz w moczu zwierząt. Fuj, a gdzie jest ta niania, żeby ona to posprzątała? Hello? Kocie, zostaw to. No, ty jesteś najlepszy, mój przyjacielu, no. Jesteś nieśmiertelnym psiaczkiem. Bo ja mam wyłączone starzenie się, jeśli chodzi o zwierzątka. A ty sobie tak patrzysz i sobie myślisz, what? What? Co tu się odwala? O co, kaman? Co? Co te zwierzęta tu robią? Nie wiem. Każdy się może zastanawiać, aczkolwiek ranny czyść. Chodź tu. Chodź, dołącz do gotowania. Leć tu szybko. Biegnij.
Mój sąsiad jest chwilowo sam. O nie, żona wróciła. No what? Ona nigdy nam nie pozwoli tutaj gdzieś ich tam razem, tak wiecie. No i tyle byłoby w tym temacie. Wytrzyj. Wiecie co, ja sobie myślę, że jakby te zwierzęta faktycznie tutaj tak przychodziły, to ja może im bym dała miskę tu na zewnątrz tu. Tutaj dam im miskę. Napełnię tą miskę. Ja nie wiem, czy oni będą tutaj jedli, ale no... Niech jedzą tu zwierzęta, ja nie wiem. Wytrzyj. Boże, jak tu jest syf w ogóle, wyrzuć. Nadepnij. Tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Wróciliśmy do domu i mam taki chlew, nie? Masakra. I w ogóle nasza niania tak się słabo postarała tutaj, powiem wam. Słabiutko. Niania, za co ja ci płacę? Nic nie zrobiłaś. Odwołaj. Okej. A to byśmy sprzedaj kolekcjonerowi. O, tak. Tak byśmy to zrobili. Dobra, no to tu byśmy mieli w porządku. No to tutaj pewnie nikt nic nie zje. No ale dobra, mamy to z głowy. I tak, moi drodzy, na zajutrz będziemy sobie... robili będziemy robić sobie urodziny dla dziećki i chodź tutaj gotuj, przygotujemy sobie torcik urodzinowy, tak żebyśmy mieli gotowy na następny dzień. Także chodźmy tutaj, dajmy sobie tu słodycze, no i byśmy ciasto, jakie tu ciasto, może to truskawkowe byśmy wzięli, nie? Truskawkowe ciasto, mniam, pycha. Okej, ty jesteś głodna. Chodź tutaj się pobaw. I weźmiemy jakieś, otworzymy je i weźmiemy jedzonko z lodówki. I weź sobie porcję. Ty natomiast, więcej opcji opieka nie. Pójdziesz sobie na spacer sam. Opieka wyprowadź 30 minut. W sumie, a mógłby... O, mógłby cię wyprowadzić sąsiad. Czemu nie? Ale chyba... Chyba to nie pyknie, żeby sąsiad cię wyprowadził. Skończy się tak, że pójdziesz sam w takim razie. Także opieka, wyprowadź 30 minut, idź sam. Dobra, my robimy torcik. Kto by się chce spać, maleństwo, jojojoj, zjedz sobie najpierw, chodź. Chodź, już się pobawiłaś, także sobie zjesz. I w ogóle przecież, rany kogutka, ona będzie już większa. I znowu trzeba przerobić ten pokój. Nie mam pojęcia jeszcze, jak go przerobię, w jaki sposób. W sensie takim, żeby tu było miejsce. Nie wiem, czy czasem tutaj nie wstawię biurka jakiegoś, serio. Już nie będzie tu chyba siedzenia, tak mi się wydaje. No jest malutko miejsca. A chcę, żeby Cindy tu została, a jej córka się stąd wyprowadzi, wiadomo jak dorośnie, nie? Ale właśnie Cindy chciałabym, żeby tutaj do końca była. Nie, że to koliduje. To. Dobra, mikrofalówka to ja bym się chyba pozbyła, bo w ogóle nie korzystamy z tej mikrofalówki, więc jest bez sensu, żeby ona nam tutaj siedziała. Także weźmy sobie mikrofalówkę, na przykład możemy sobie wziąć do wyposażenia. Nie musimy koniecznie jej się tak, wiecie, pozbywać. Bym dała tu najwyżej, nie? Dobra. I teraz zobaczmy, bo być może to właśnie kolidowało z tym i dlatego. Pewnie tak, no. Dobra. No to będziemy mieć osobno. Tylko pytanie, czy teraz będę mogła ze zmywarki korzystać. No nic, zobaczymy. Tak, ty sobie zjadłaś, moja droga. Także chodź, pójdziesz już spać, bo jest późno. 21, śpi. O, zrobiony torcik, pięknie. Dodaj świeczki urodzinowe, nie możesz tak. A tak, dodaj świeczki urodzinowe i sobie to schowamy. Okej, okay. To sobie schowamy do lodówki. Muszę jutro pamiętać, żeby go zabrać ze sobą. Nie wiem, czy tam coś jeszcze trzeba brać. Chyba to wystarczy, mi się wydaje. Dobra, zmywarka działa, wszystko działa. To możemy sobie poodkładać do lodówki. Tutaj możemy wytrzeć. O, wygłoskazanie o podjadaniu simowego jedzenia. W ogóle nie wiem, czemu ty tak robiłeś. Daj przysmak. Jest to spontania roboty. I weź sobie resztę. No i daj mu smakołyczka. Takiego pysznego, dużego smakosa, no bo on jest żarłoczkiem, nie? No. Aha, nie dałaś mi. Ale ty jesteś, kobieto. W każdym razie, kochani, myślę, że na tym etapie zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. W następnym odcinku będziemy robić urodziny. Mam nadzieję, że fajnie one tutaj wypadną. Zobaczymy sobie też tą kawiarnię, bo to w kawiarni będziemy organizować całe przyjęcie. Zaprosimy sobie znajomych, bliskich. I mam nadzieję, że będzie ciekawie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!